Hej, hello, witajcie moi kochani na kanale Rapture, z komik pochwycenie jest blisko. Słuchajcie, nie miałam cię nagrywać żadnego filmiku. Po prostu czasami nie mam co wam do powiedzenia, bo po prostu ja już wiem tyle rzeczy i znam tyle rzeczy, że myślę, że też tyle wszyscy znają, ale czasami chcę wam po prostu powiedzieć coś takiego od siebie, coś co po prostu mnie zaskakuje, jak na przykład sobie gdzieś jadę, tak sobie myślę, tak robię sobie, rozważam. Powiem wam, to jest po prostu cudowne. Takie przyszło mi teraz taka właśnie myśl, jak Bóg ciebie zna. Jak Bóg ciebie doskonale po prostu zna. To jest głowa mała. On zna lepiej ciebie niż nawet ty samego siebie znasz. Także zaufaj mu, bo on wie, po prostu on wie, co ty masz robić, gdzie masz być, gdzie pracować, czego nie robić. Oczywiście daje ci wolną wolę, ale tutaj mówiła Niemenowa, ja słyszałam podobno, że mówi jakieś złe rzeczy na temat Pana Boga, że już nie wierzy w Niego, więc co, ale jedna rzecz, którą dobrze powiedziała, to uważam, się z tą z nią zgadzam, że została uwolniona właśnie z religii, że ludzie myślą sobie, że jak idą na uwielbienie i będą Pana Boga chwalić, im więcej Pana Boga będą chwalić, tym sobie zapracują na to, by On nas bardziej kochał. I ja się z nią zgadzam, że właśnie tak nie jest. Że nie zapracujesz sobie na to, czy będziesz więcej modliła się, czy więcej śpiewała, czy więcej cokolwiek robiła. Nie zasłużysz na tą łaskę, nie zasłużysz na miłość. To, że ty Pana Boga chwalisz, powinno wypływać z twojej woli, z twojej chęci, po prostu Bogu tak kochasz. Czy jak z kogoś kochasz, swojego męża, małżonkę, czy spędzasz z nim dlatego, że musisz z nim spędzać, czy chcesz? Więc naprawdę to jest bardzo ważne. Zastanówcie się nad tym, że coś robienie z musu nie daje efektu. Musisz pragnąć. Jeżeli masz pragnienia, poproś Boga, by dał ci po prostu pragnienie, żeby się po prostu mogła mu służyć bardziej, ale z miłości, a nie z musu i z chęci. Dlatego po prostu Boga kochasz. Amen. Pa. W powietrzu.